W dzisiejszym odcinku razem z Natalią przetestujemy nowe lody ekipy. Takie, słuchajcie, ja wiem, co teraz myślicie, ale spokojnie, to nie jest żaden fake, to nie jest żaden clickbait. Dlatego, że wczoraj, jak widzicie, na TikToku ktoś stawił taki oto filmik, na którym widać, że no ekipa wraz z Koralem wydali swoje lody. Jeśli to was nie przekonuje i jeśli dalej myślicie, że to fake, to po pierwsze, ten sam gość nagrał jeszcze jednego TikToka, na którym, jak widzicie, o, ewidentnie pokazuje, że no te lody faktycznie istnieją. A po drugie, na stronie Korala, czyli producenta tych lodów, pojawiła się już oficjalna informacja, że faktycznie takie lody, no słuchajcie, wchodzą do sklepu. Właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy całe Trójmiasto, znajdziemy dla was te lody, kupimy je, no i zobaczymy, jak smakują. Zanim jednak to zapytajmy koło fortuny, ile lajków powinniście zostawić pod tym filmem, a powinniście dobić tutaj 100 tysięcy łapek w górę. Dobicie tego jest praktycznie nierealne, bo żeby tak się stało, to dosłownie każdy z was musiałby teraz stawić łapkę w górę. Ale w sumie spróbujmy. I poza lajkiem sprawdźcie również, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj. I jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie w niego kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary, bo lecimy, słuchajcie, po 1 400 000 subów. Okej, słuchajcie, jesteśmy już w samochodzie. Co prawda jeszcze nie naszym nowym, ale dzisiaj jadę podpisać umowę. Samochód jest już gotowy do odbioru, więc jak wszystko dobrze pójdzie, to i to już będzie nasz. Subskrybujcie więc kanał, słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi, co to za fura, bo już niedługo będzie z nią film, ale jedziemy teraz szukać tych lodów ekipy. Zaczniemy od żabek, bo w żabkach lubią być takie nowości. Tak. No i jeśli... w omyce i lewiatanach, więc to też trzeba sprawdzić. O, no niestety Natalia nie było. W pierwszej żabce nie ma, ale jedziemy szukać dalej. Słuchajcie, Natalia wyczaiła, zwróćcie uwagę, tam jest, o, widzicie? Lodziarnia Korala. Może mają te lody ekipy na palce, także jedziemy za nią do sklepu, zobaczymy, dokąd jedzie. No i zobaczymy, czy dostaniemy. Jest, słuchajcie, lody ekipy mogą tam być, let's go. Słuchajcie, czuję się, jakbym robił misję, że kogoś śledzę, ale on nie może mnie zobaczyć. Natalia skręcił w prawo, jedziemy za nim. Dobra, skręciliśmy w jakieś osiedle. Słuchajcie, tam jest sklep, zatrzymaliśmy się tutaj przed osiedlem, idę zapytać. Kurde, słuchajcie, nie zdążyłem, pan wyszedł i poszedł z plakatem. Ciekawe, czy on rozwozi lody, czy tylko plakaty. Dobra, słuchajcie, jednak wyszedłem, idę do tego sklepu i jak ten pan tam będzie, to po prostu zapytam, czy już się rozwozi. Proszę bardzo, mam pytanie do pana. Rozwozicie już te nowe lody ekipy, czy nie? Tak, tak. O, są już? Przyjechały? A, jest tutaj, a... Nie, bo ja chciałbym je kupić jak najszybciej właśnie. Pytanie, czy ten, czy... u pani już będzie można kupić je zaraz, czy za jakiś czas dopiero? Wszystko się okaże. Wszystko się okaże? Okej, dobra. Ale bo pan ma je na pacy już, czy jak? Aha, dobra, i będzie pan je tutaj wyładowywał w tym sklepie, czy nie? Podejdzie za chwilę, Dobra, dobra, okej, dobra, dzięki śliczne. Ty, Natalia, chyba się uda. Pan właśnie przyszedł z plakatem nowym, na którym było widać, że jest już, wiesz, są lody ekipy pokazane i powiedział, że ma je na pace i że chyba zaraz będzie wypakowywał. Ale tak, ale powiedzieli, żebyśmy przyszli za chwilę, za jakiś czas, więc... Więc słuchajcie, damy im spokojnie to rozładować, wypakować. My musimy zawieźć Natalię na paznokcie, bo jest, jak widzicie, 11:58. No a Natalia właśnie o 12:15 musi być na pazurach, musimy jeszcze zjechać na mieszkanie, ogarnąć wszystko. Jest już tyle roboty, że jedziemy. Dobra, Natalia, to nara, trzymaj się, powodzenia na paznokciach. Okej, słuchajcie, Natalia zostawiona, ja jadę teraz z powrotem do tego sklepu. Jezu, jaki to jest przypadek, totalnie, słuchajcie, ja nie wiem, jak to możliwe, że my spotkaliśmy tę dzierżawkę. Oczywiście to nie jest żaden film sponsorowany, niestety, szkoda, ale nic z tych rzeczy, po prostu przypadkiem spotkaliśmy dzierżawkę, pojechaliśmy, okazało się, że mamy te lody, jedziemy teraz je kupić, no a potem będziemy je testowali. Co, już są? Pani co, ja pani ten... Polecam może troszkę więcej ich dokupić, bo czuję, że to będzie szał na nie, tego lata, no. Okej, okay, okej, okay, bo to są takie lody znanych ludzi, wie pani co, w internecie. A to jest jeden smak tylko? Chyba jeden, nie? A nie, są dwa. O. No to elegancko. Dobra, wie pani co, ja wezmę 10, wezmę 5 takich, dobra? Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cyk. I 5 takich. Jezu, jaki przypadek, nie wierzę w to. Jakby pani wiedziała, jaka to jest akcja, to byłaby pani w szoku. Tak, kartę poproszę. A, czyli pod 2 złote one są? Dobra. Okej, super, super. No, pewnie, pewnie. No, w piątek przyjedzie, to ja wtedy dobiorę. Niech pani weźmie. Tak, radzę, dobrze radzę, bo naprawdę będzie szał na nie, tak mi się wydaje. To w internecie jest po prostu, no, już jest szok. No tak, by było ci, to wiecie, że to jest jakiś... No, pani nie wie, ale dobrze radzę, niech pani troszkę więcej ich weźmie. Myślę, że nie zaszkodzi, nie? Dobra, dziękuję ślicznie, miłego dnia życzę, do zobaczenia. Dobra, jestem w samochodzie i słuchajcie, mamy to, mamy w tej reklamóweczce, jak widzicie, 10 lodów ekipy. Mamy 2 smaki, mamy, nie wiem w sumie, jakie to są smaki, nie mam zielonego pojęcia. Ale tak to wygląda, no powiem szczerze, nie spodziewałem się, że ekipa będzie miała nawet swoje lody. Kupiłem je w ogóle w takim, wiecie, małym, osiedlowym, starym sklepiku. I tak się stałem, kurde, czy podawać wam adres. Wiecie co, pani była tak miła, tak totalnie w szoku, nie wiedziała, co się dzieje, że w tym momencie na ekranie macie pokazany adres, gdzie te lody kupić w Gdańsku. To jest właśnie ten sklep.
Jeśli chcecie, przyjedźcie, kupcie trody u tej pani, kosztują 2 zł, bo... No myślę, że będzie miło zaskoczona. No a ja teraz, słuchajcie, zapinam pas, jadę zawieźć te lody do domu, bo powoli zaczynają już płynąć. I śmieszne jest to, że nie wiem, będziemy chyba jedni z pierwszych w Polsce... No, nowe lody ekipy. Okej, wróciłem już do domu. I tak oto, jak widzicie, wyglądają te lody ekipy. Mamy tutaj 2 smaki. Pierwszy smak jest to... Aha, jest mówiące, że są to lody sorbetowe, cytrynowe. W polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. No dobra, brzmi ciekawie. A tutaj, słuchajcie, mamy, że są to lody sorbetowe truskawkowe. W polewie o smaku gumy balonowej, też z cukrem strzelającym. Tak jak słyszeliście wcześniej, jeden taki lód ekipy kosztuje 2 ziko, więc... No, kurde, mega tanio. Jestem ciekaw, jak będą smakowały, ale... Schowajmy je póki co do zamrażalnika, bo nie chcę próbować tych lodów bez Natalii. Natalia, jak wiecie, jest na paznokciach, więc poczekam, aż skończy, pojedziemy po nią, wrócimy do domu, no i wtedy zobaczymy, jak one smakują. Okej, słuchajcie, jak widzicie, Natalia odebrana, przyjechaliśmy na mieszkanie, bo... O, właśnie. O, proszę bardzo, tak wyglądają. I zanim zjemy te lody, lecimy, słuchajcie, na mieszkanie, bo podobno sporo się zmieniło, jest podobno łazienka mała, więc zobaczymy, jak wygląda. Patrzcie na to, ja nie mogę. Płytki może co nice. Okej, słuchajcie, wyszliśmy z mieszkania i powiem wam, że zmienia się z dnia na dzień. Serio, w łazience płytki ekipa już są. Tak szybko lecą. Tak szybko lecą. Co prawda te płytki w łazience nie ma totalnie efektu, bo one są całe brudne, całe zakurzone, no. Efektu nie ma, więc pokażemy wam je. Szlifowali ściany i jest takie kurze. No, tak niedługo, ale okazało się, że nagle potrzebujemy już, słuchajcie, farby. Zaraz będą namalowali ściany, więc idziemy to ogarnąć. Potem jedziemy popisać umowę na samochód i wtedy, słuchajcie, idziemy do domu. Smakować lody. Smakować lody. Będziemy potrzebować tak, 40 litrów białej farby jakiejś. Potrzebujemy jeszcze. Tylko nie musiałaby pani próbnik nam pokazać. Szary kolor, tylko tak nie za dużo tych szarych, żeby było, nie? Bo to się... pokażę więcej. Nie. Czyli to są takie najbardziej popularne, no masz, najbardziej schodzą. Favorite, okay. Dobra. 36 metrów. 27 metrów tej szarej na przedpokój. Plus 15 metrów. Można jedno na drugie kłaść? Można, nie? Salon, mamy przedpokój, super. Salon, sypialnia. Okej, słuchajcie, farby kupione, jadę właśnie wózeczkiem pożyczonym ze sklepu. No dobra, widzowie, to teraz obstawiamy, czy dojedziemy z tym w całości, czy zostaną wylane. Karol, jak obstawiasz? Ja obstawiam, że jak zostaną wylane, to mamy od właściciela samochodu wypożyczalni. Nie wiem, jak je zmieścimy, w sumie trochę sporo ich jest. Normalnie. A bagażnik coraz mniejszy. Tutaj mamy tyle, tu Karol jeszcze niesie i w środku mamy jeszcze, o, tam jedną. Nie, kierowcy, obrócimy ostrożnie na zakrętach, tak? Dobra. Dobra, słuchajcie, udało się dojechać w całości, nic chyba nie poleciało nigdzie, więc Karol się spisa jako kierowca. No i wszystko umieszczone na naszym cudownym wózeczku. No dobra, akcja farby zakończona powodzeniem, teraz, słuchajcie, jedziemy podpisać umowę leasingową. No i jutro samochód, ja pierdzielę. Dobra, w końcu wróciliśmy do domu, nie pokazywałem wam nic z salonu, żebyście wam mieli niespodziankę w kolejnym filmie. A Natalia właśnie dobiera się do lodów. No jak widzicie, słuchajcie, lody wyjęte z obrzędnika. Mamy, słuchajcie, po 2 takie same smaki, no bo wiadomo, Natalia, to jest twoje, to jest moje. A ja je muszę zobaczyć, bo jeszcze ich nie widziałam. A no właśnie, ty jeszcze nie widziałaś ich ani razu, no. To są sorbety chyba, to są lody sorbetowe. I uwaga, który najpierw smak, ten truskawkowy, tak? Zobaczmy, co to będzie, zobaczmy. Okej. I jak? Jak strzelają. Strzelają? Słuchaj. Ty bez kitu, no. Dobre smaku, czy nie? Mega. Dobre? Sorbety mega, no. Dobra, to czekaj, ja też próbuję. Dobra, to teraz uwaga, ja próbuję też ten truskawkowy, zaczynamy od niego. Wiesz, jak one super strzelają. Nie, połamał się, bo wypadł z zamrażalnika. To moja wina akurat. Ale teraz zobaczysz, jak one strzelają mega, to jest mega fajne. Aż tutaj słychać. Ej, szczerze? Smakuje jak kaktus. Nie, nie. Nie? Kaktus nie. Jest bardziej wodnista, to jest bardziej sorbetowe. No jest mega dobry, serio. I bardziej truskawkowy. Jak w gardle to te. No, to mega fajne to jest. Karol, świnka? Powiem wam, słuchajcie, że biorąc pod uwagę, że ludzko szła 2 złote, no myślałem, że szału nie będzie, ale naprawdę jest spoko. Jest mega dobry i ciekawe, jak smakuje drugi smak, który jest lepszy. Właśnie. Otwieraj. Sprawdźmy. Ten jest, słuchajcie, cytrynowy. Mi się wydaje, że ten, co jedliśmy pierwszy, będzie lepszy. Dobra, sprawdźmy, słuchajcie, uwaga. Co? Mega dobry. No dobra, zobaczymy, co pani wszechwiedząca, jak to oceni. No i co, uwaga, czekamy na werdykt. Nie, ale mega fajne jest to, że to strzela. No, to jest nietypowe. Czerwony wygrywa, nie? Tak, czerwony lepszy. Okej, no, właśnie widzowie, kurde. Zdecydowanie dla mnie ten. W życiu nie spodziewałem się, że w lodzie za 2 zł będzie strzelająca czekolada, ale no, jakoś to ogarnęli i... No jest spoko, no. No bo słuchajcie, na tym chyba kończymy. Lepiej smakuje bardziej, żółty. Tego... Ja, no, żółty. Nie, jednak dla mnie ten. Dla mnie żółty. Widzowie,
No powiem tak, jestem w szoku, bo za 2 złote strzelam za czekolada i naprawdę spoko smak. Nie spodziewałem się, ale nie, jest git. Truskawkowy jest 10, moim zdaniem. Okej, okay, no. Ten taki 7. Nie, ten dla mnie bardziej, no ale widzicie, co kto lubi. Jeśli wziąłeś, to strzelcie łapkę w górę, szukajcie tych lodów póki co w takich małych sklepach osiedlowych, bo póki co w Żabce, Lewiatanie, Biedronce tego nie było. Pewnie wkrótce się pojawi, ale póki co, tak jak mówię, no, szukajcie w sklepach osiedlowych. Subskrybujcie kanał, zostawcie, zostawiajcie łapki w górę, trzymajcie się i do zobaczenia, elo!